Siemka, nie wiem jak u was na studiach. Pierwsze dni zajęć, ja się bawię cudownie. Dzisiaj na 7:30, więc na nieludzką godzinę. Jest 6:20, koło. Wyspałam się. Perfekt. Jeszcze o 23:30 wczoraj nam wywaliło fałszywy alarm przeciwpożarowy w akademiku. My dbamy się naprawdę super. Żeby było śmieszniej, to mam tylko te jedne zajęcia tak rano. Potem dopiero o 17 do 20:30, więc spoko. Wszystko póki co stacjonarnie. Przynajmniej dzisiaj. Jeszcze do pracy będę musiała na chwilę skoczyć. Zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Spowiada się ciekawie. Bez kawki ani róż. Piję szybko, ubieram się i wychodzę, bo już późno, jest pół do siódmej. Za pół godziny mam autobus. Słuchajcie, byłam na tych zajęciach 7:30 rano i było dosyć ciekawie, bo się okazało, że jako, że nie było wykładu, to normalnych zajęć jeszcze nie będzie. Więc robiliśmy, w sumie słuchaliśmy tylko tego, co nam mówił tak organizacyjnie prowadzący. Trochę zanudzał, przyznaję. W sumie nie dowiedziałam się nic nowego. Opowiadał nam, jak to musimy się uczyć, bo w informatyce będziemy mieć sporą konkurencję na rynku pracy, więc musimy być zajebiści, żeby się wyróżniać i takie tam tego typu rzeczy, takie bla bla bla. Więc jest mi bardzo smutno, że musiałam specjalnie przyjść na 7:30, żeby dowiedzieć się właściwie nic. A potem sobie pojechałam do roboty, właśnie wróciłam. Jest godzina 15:12, jestem tak zmęczona, że szok. To dopiero pierwszy dzień. W drugiej robocie na razie mam przymusowe wolne, więc nie jest tak źle. Najgorsze chyba z tego wszystkiego jest to, że muszę ułożyć puzzle. Czyli tą drugą robotę, która nie jest zdalna, będę musiała ułożyć pod plan ze studiów. I jeszcze będę musiała się postarać, żeby jak najwięcej zajęć ze studiów przepisać, bo zaczynałam drugi raz pierwszy stopień, więc jestem w stanie przepisać sobie parę przedmiotów. Mam nadzieję, że się uda, bo nie chciałabym się tego jeszcze raz zdawać. No i tyle. Teraz sobie zjem obiadek. I skoro mam wolne, to może się wezmę w końcu za jakiś trening, bo już tak dawno nie ćwiczyłam, że szok. Chciałam sobie zrobić pierwszy dzień tego wyzwania w Flatbelly program, ale zrobiłam ten pierwszy trening. I po prostu padłam. Nie dam rady więcej. Jednak przerwa miesiąc koło. Znaczy w tym miesiącu tak trochę nieregularnego ćwiczenia, więc to się w sumie nie liczy. Robi swoje. No robi swoje po prostu. No myślałam, że uda się więcej. Ale no nie mam siły, a też nie ma się co rzucać od razu na głęboką wodę, bo po prostu organizm mi się zbuntuje i teraz ćwiczenia będzie. O Boże, jestem tak zmęczona, że nawet nie jestem w stanie mówić poprawnie. Plącze mi się język. Także dzisiaj tylko te 10 minut. Jak mi się uda utrzymać regularność przez jakieś 2 tygodnie, to wtedy dopiero myślę, że sobie zwiększę częstotliwość, a teraz, żeby chociaż 10 minut 3 razy w tygodniu, to będzie dobrze. Właśnie się dowiedziałam, że zajęcia, które miały się nie odbyć dzisiaj, jednak się odbędą, więc lecę szybko. Dobrze, że zdążyłam się umyć, ale zamieszanie, masakra, burdel na tej uczelni straszny. Słuchajcie, takie podsumowanie. Wróciłam z zajęć, zdążyłam nadrobić obiad, chwilę sobie posiedzieć, jest 22:16. Może opowiem całą historię z tymi zajęciami. Bo to są te zajęcia, co mówiłam rano, że będę miała o 17 do 20:30 z przerwą. Tylko, że przed moją grupą miałam mieć zajęcia
inna grupa. No i ta grupa poszła na te zajęcia i się okazało, że tych zajęć nie ma. Nawet poszli do sekretariatu czy gdzieś tam i ktoś tam do prowadzącego nawet dzwonił. Czy są te zajęcia? Okazało się, że nie ma, że zajęcia z całego dnia są odwołane, więc moja grupa też tych zajęć nie ma. Więc nastawiliśmy się wszyscy, że nie idziemy na te zajęcia, a 20 minut przed zajęciami dowiedzieliśmy się, że te zajęcia jednak będą, więc jeszcze się oczywiście zgubiłam, bo nie byłam w tym budynku do tej pory jeszcze nigdy, więc byłabym na styk, ale że nie mogłam znaleźć budynku, no to spóźniłam się tak 20 minut, więc zabawnie. Zabawna jest ta uczelnia. Tego jeszcze nie grali. Także tyle. Taki mój pierwszy dzień starcia ze studiami i z pracą. Powrót na zajęcia stacjonarne, częściowo. Jeśli się podobało, no to łapeczka, komentarz, subiks i widzimy się nie wiem kiedy, bo generalnie chyba będę odchodzić od regularności takiej, jaka była do tej pory, bo chciałabym te filmy jednak robić lepsze, a żeby robić je lepsze, to potrzebuję więcej czasu, bo mam dużo obowiązków, które są dla mnie jednak priorytetem. Ale mam nadzieję, że jak najszybciej. Także siemka!